jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Dzisiaj jest gorąco, dlatego tak nie ma dużo ludzi, ale myślę, że jak obiec zjedzą i rosołem poprawią, to wszyscy przyjdą. Zapraszamy serdecznie. Witamy Państwa, witamy burmistrza miasta Łowicza, Krzysztof Jan Kaliński. Dzisiaj mamy 10. jubileuszowe księżackie jadło. Akurat jest rosół i tu stoi ekipa do rosołu, do właściwie do konkursu o rosole. Tak, mamy też w tym roku rocznicę 880 naszego Łowicza. Po 14 będzie tutaj kilka pysznych tortów, także zapraszamy na te torty. No i życzymy dobrej zabawy. Dziękujemy panu burmistrzowi. No i prosimy państwa tutaj do nas, no bo to tylko ta 20 bije brawo, a to ma być słychać w Łomie, jak biją w Łowiczu brawo. O, dziękujemy państwu. No to po łysku, witamy dostojników, witamy urzędników, witamy młodzików i wszystkich, które się tutaj znalazły na naszym 10. jadle. Bardzo serdecznie witamy Państwa, a organizatorem dzisiejszej imprezy jest miasto Łowicz, jest Łowicki Ośrodek Kultury, natomiast patronat medialny objął Nowy Łowiczanin, Łowiczanin Info, dziennik okazję. Chcę państwu powiedzieć, że są turyści z Łodzi, Aleksandrowa, Zgierza, Łęczycy, Bydgoszczy, Chorzel, Pruskołęki, Warszawy. Witamy bardzo serdecznie. Zjechały się do nas. Eryk, już przepraszam, że ci przerwę, ale tu za nami są bardzo ważni goście i oni chcą już iść rozstrzygać konkurs. Pewno głodne, mają chęć na rosół, za to mnie tutaj popędzają, co by powiedzieć. Najpierw ich przedstawić, one sobie pójdą oceniać, a my będziemy gadać dalej. Zaczynaj, kto tu stoi. Weronika? A no ta najładniejsza, to nie inaczej, tylko nasza Weronika, Monika z Zielkowic. Ona w tym roku została księdzonką roku, a koło nitym kawaler. Księdzok roku, no nie inaczej. No i przedstawiamy tego pana przystojnego. Właśnie tak mówiliśmy, że coś jest na ogół. W telewizji wyglądał na mniejszego, a to taki chłop przystojny jak trza, prawie jak księdzok. Dzień dobry państwu, tylko nie wiem, co znaczy ten księżek. Czy to jest dziecko księdza? Nie, o, nie, proszę księdza. Bociany latają nad plebanią, ale to nie jest dziecko księdza. Księstwo łowickie. A, księstwo. A, prymasi na nas mówili księżacy i dlatego od księstwa łowickiego jesteśmy księżakami. Ja przepraszam za takie pytanie, ale w zasadzie jako były mieszkaniec królewskiego miasta Krakowa nie dochodziły te informacje. Także dziękuję bardzo. Miło mi, że jestem w Łowiczu. Pierwszy raz tak na stałe, ale jak będę robił tu pokaz kulinarny, to państwu opowiem, jakie mnie tu przygody kiedyś w zamierzchłych czasach spotkały. Może nie za czasów księstwa, ale zupełnie innego księstwa po wojnie. Dziękuję bardzo. No i proszę państwa, kucharz Grzegorz Borcuch obecnie pracuje w Nieborowie. Tak się nagadaliśmy, a nie przedstawiliśmy, że to jest pan Piotr Cyrwus, jakby ktoś go nie poznał. No poznaliśmy przecież, panu! Żebyś ta do niego, ale proszę, nie mówię. Proszę nie mylić tu ludziom, że ludzie wiedzą doskonale, jak ja się nazywam. Ryszard, ma na imię z panu. Proszę państwa, i dyrektorka Muzeum Marzena Kozanecka z Wierz, witamy bardzo. No i nasz burmistrz, pan Jan Krzysztof Kaliński. Michał Zalewski jeszcze jest tutaj w komisji. Gdzie jest Michał? A, jest Michał, chodź Michał, pokaż się tu ludziom. Brodę zapuścił.
przewodniczący Rady Miasta Michał Trzoska. Witamy. A dlaczego nie poprosiłeś pan, panie burmistrzu, do tego? A, poszedł próbować losu. No to do roboty, proszę państwa. No to my już z Eligiuszem będziemy gadać dalej, a państwo już idą, bo już tam rosół kipi, także trzeba próbować, żeby się nie przygotował, bo będzie wtedy niesmaczny. 19 kół gospodyń wiejskich, więc jest co oceniać, jest co jeść. No muszę państwu powiedzieć, że ginące zawody, jest koszykarz pan Jan Michalski, jest koło garncarskie, to czwarte pokolenie garncarzy z Bolimowa, tu Paweł Zięć w tej chwili, mają swoje stoisko, mają wyroby, jest proszę państwa rzeźbiarz Adam Guszek, no i są Hania twórczynie ludowe. No tak, ci panowie, których wymieniłeś, to też są twórcami ludowymi, a ja teraz przedstawię twórczynie ludowe, które zajmują się wycinanką, plastyką obrzędową, czyli kwiaty z bibuły, pająki, hafty, no to są jeszcze różne rzeczy. Proszę przejść tutaj, gdzie te domki drewniane są, tu odbywają się za darmo warsztaty. W 2004 roku był to kolejny singiel z utworami Sama i Mały Wielki Świat, transmitowany we wszystkich rozgłośniach Polskiego Radia. Mieli już w tym czasie wielu miłośników i sympatyków. W 2006 roku utwór zespołu pojawił się w składance Brylantowe Debiuty, promującej najbardziej obiecujących artystów w Polsce, wydanej przez pisma muzyczne Estrada i Studio oraz Gitarzysta. Zespół koncertuje w całym kraju, bierze udział w przeglądach, festiwalach. Skład jest 6-osobowy, 5 panów i 1 dziewczyna, wokalistka. Wykonują znane i lubiane przeboje muzyki rozrywkowej, polskiej i zagranicznej. Przed państwem zespół Drugi Tydzień! Dzień państwu, witamy serdecznie, cieszymy się, że przyszliście tutaj do nas. Pogoda łaskawa, słońce zaczęło się na chwilę. Życzymy udanego odbioru.
Cykanie znam cały świat. Cykanie wszystkim gramy, a śpiewamy razem co wie. Gdzie wiatr nie wieje ludziom w twarz, do niebym marzeń jak dopływamy, to jest pory zakopany. Ogromnie miło, że ten dzisiejszy wieczór spędzimy razem z wami i razem myślę, że zaśpiewamy nasze stare piosenki, nowe, greckie i te spokojniejsze. Moi kochani, przedstawię teraz moich muzyków. Andrzej Elman, Aleksander Białołus, nasz ukochany menadżer Kostas Dzokas. Uśmiechnij się, Kostas. Piosenka Kostasa Na wielką miłość. Czasami w życiu moim tak już jest, jak gdyby rok się składał z sił. Za oknem w parku kwitnąć nie chcę bez, słońce też wśród chmur śni. Mijają wolno chwile dzień za dniem, w ogródku moim milczu. Bez ciebie smutna snuje się jak cień, sercem też coś nie tak. Teraz razem na wielką miłość będzie miło serce snów i płatki spokój się rozchylą twych ust. Zakwitną w wiosnę, że modlą w sprawie tchu. Nastanie majdy, który znam z pogodnych słów i śmiał raz. Wieczór taki uroczy, kwiaty od mego chłopca
maturę do war, ale na inne czekam tak czasami. Miłość jak miło, męża od dwóch. Niesie nam życie bez troski, bez wad. Wchodzi do serca jak noc po złym dniu, żeby odmienić nam świat. Trudno, do jesieni mamy czas. Tu się lasą pierwszą i śpiewna sianie. Jeszcze głowiec pilnuje, Byliście Państwo od godziny 14 tutaj, na tym nowym rynku.
i było państwa no bardzo dużo. I z Łowicza, i z sąsiednich miast. Gdy przechodziłem z Duńską, my jesteśmy z Kampinosu, my jesteśmy ze Skierniewic, my jesteśmy z Kutna, my jesteśmy z Głodna, my jesteśmy z Bydgoszczy, my z Warszawy. Także bardzo wszystkim dziękujemy, że byliście tutaj na tym 10. księżackim jadle. Ja bardzo dziękuję 18 kołom gospodyń wiejskich, tam w kilku światło padło, ale świeczki zapaliły sobie panie i na drugi rok na pewno to się nie powtórzy, ale bardzo dziękujemy, że panie ten rosół gotowały i były. Bardzo dziękujemy twórcom ludowym, no już tam są puste te miejsca, byli w największym skwarze. Dziękujemy pani Ani Staniszewskiej i panu Eligiuszowi Pietrucha, czy Pietrusze, za to, że państwo tak pięknie prowadzili. O, poprosimy o brawa. Bardzo dziękuję. 10. jubileuszowe księżackie jadło się odbyło, ale będzie w przyszłym roku 10 września, dzień wcześniej. Zapraszamy w takiej samej formule jak dzisiaj, od 14 z konkursami, z muzyką różną, 10 września w niedzielę. Ale też zapraszamy na Boże Ciało 15 czerwca. Procesja, najpierw się pomodlimy. Tu bardzo trzeba. Cieszą, bo dawno nie 17 było w sobotę i 18 w niedzielę Dni Łowicza. Teraz we wrześniu i w październiku można będzie głosować na zespoły, które byście chcieli państwo słyszeć tu 10 września i słyszeć na Starym Rynku w czerwcu na stronie Łowickiego Ośrodka Kultury. No co chciałeś? Tu powiedziałam. Właśnie zbieram. Co? Wszystkie z nas.
żołądek stary wróg. Postawa lwa, wręcz nowe fazy śmieć, gdzie rozsądku głos jest. Wygląda na coś zasłaniać. Jak kolega będzie robił zdjęcie, pokażcie, że wam się podobało, dobra? Okej? Okay? Chodźcie, chłopaki. To jest teraz! Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Jeżeli chcecie zobaczyć siebie, to zdjęcie, zapraszam serdecznie na naszego Facebooka. Tam obejrzycie siebie, zobaczycie, jak to pięknie wygląda z naszej strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak wygląda moje miasto nocą, tak wygląda nasze nocą świat. Dziękujemy bardzo. Chciałam państwu powiedzieć, że to
lata 80., czyli moja kawalerka, moje najlepsze lata. Moja mamusia zawsze mówiła, przycisz, niech tak głośno nie grają. A mnie się zdawało, że ona tam, co ona tam goda, takie ładne piosenki. Pani mówi o latach 80., my gramy lata 80., 90., już w nowym wieku i w kolejnej dekadzie. To nie jest tak, że my mamy tylko dwa lata z 80. Ja to wiem, że urosłam, no się zestarzałam, a wy jakie byliście. Rośniemy razem, dorastamy razem, w związku z tym to nie ja chciałbym, to żeby to zabrzmiało. I zapomniała pani jeszcze powiedzieć też o jednej rzeczy na początku. Ten zespół zakładały 3 osoby, a nie 2. Jeszcze Marek Kościkiewicz, o którym pani zapomniała, a to ważna osoba. My to wszystko wyczytaliśmy. Dziękuję serdecznie. To, co było w internecie, to, co powiedzieliśmy. Także dziękujemy bardzo. Czego nie powiedzieliśmy, to przepraszamy, powiemy teraz. Powodzenia! Biegunu! Pan internet! Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, naprawdę, było super. Życzymy sukcesu. To, co pan internet nam powiedział, to przekazaliśmy. Ja wiem, że wiele rzeczy może za dużo, coś nie bądź to zapomnieliśmy, Janusz. Proszę nam wybaczyć. Oczywiście. Mają tak bogatą historię, a pan Andrzej Krzywy jest tak doskonałym muzykiem, żeby tu wszystko o nim powiedzieć, to trzeba by godzinę mówić. Prawda? To prawda, że dorastał razem ze mną. Lata 80., 90. i 2000. I nowa era, to wszystko było razem ze mną. Dziękujemy bardzo. Eligiusz Pietrucha. I Anna Staniszewska. Ale proszę państwa, chcemy podziękować Urzędowi Miasta, Łowickiemu Ośrodkowi Kultury, którzy się tu tak bardzo napracowali, Ochotniczej Straży Pożarnej, Markowi Przyżyńskiemu, prezesowi chyba straż jeszcze stoi, albo już pojechała, bo było wszystko w porządku. Fundatorom, proszę państwa, sponsorom to jest firma bracia Urbanek i pan Józef Bregniak, którzy tutaj zafundowali artystom te wspaniałe rzeczy. A my idziemy. Dziękujemy również spać. Za to, że wy przyszliście tutaj. I tak oklaskami, żeście witali artystów. Dziękujemy, dobranoc.